Księże Nuncjuszu, Szanowna Pani Dyrektor, przedstawiciele władzy samorządowej, przedstawiciele lokalnej społeczności i w wymiarze duchowym, jak i samorządu, wszyscy kochani uczniowie, rodzice, nauczyciele. Jest mi bardzo miło, że mogę w ramach pierwszego dnia obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego być tutaj w Zaborowie. Przed chwilą miałem ten wielki honor złożyć kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem Polskim, aby przypomnieć ten niezwykły wymiar powstania, jakim była organizacja podziemnego państwa, bo normalnego państwa nie mieliśmy, a powstanie było po to, aby odzyskać wolność, ale odzyskać własne państwo. To się zdarzyło dwa razy w historii. Drugi raz było w okresie II wojny światowej, gdzie istniało podziemne państwo. Ale co skłania jakby do myślenia o państwie, o szacunku do państwa. Dzisiaj tutaj w Zaborowie tak myślałem się, co warto podkreślić, do czego warto się odwołać. Bo najprościej odwołać się tylko i wyłącznie do bohaterskiej, dramatycznej, krwawej historii, zmagań trudnych, do śmierci także przecież licznych młodych Polaków, którzy uciekali z Warszawy wtedy przed branką do wojska rosyjskiego, co spowodowało wybuch powstania. Ale wydaje mi się, że bardziej ważniejsze jest odwołanie się tutaj w Zaborowie do tego wymiaru lokalnego, do wymiaru nie ogólnopaństwowego, nie ogólnopolskiego, ale właśnie lokalnego przeżycia tradycji powstania styczniowego. Bo powstanie miało głównie ten charakter lokalny, miało charakter wojny partyzanckiej, a to oznaczało, że bez oparcia o ludność miejscową powstańcy nie mieli żadnych szans. To oznaczało również, że i pamięć ludzka, która trwa zawsze przez parę pokoleń, jest silnie związana z powstaniem styczniowym w wymiarze przeżycia lokalnego. Widać to po Zaborowie. Widać to po Zaborowie, gdzie ta tradycja patriotyczna przecież znalazła potem także swoje echa. Patrzę na te dzieci i myślę sobie, że pewnie to wasi dziadkowie albo pradziadkowie przeżywali czas II wojny światowej. Też zrywu powstańczego tutaj w Puszczy Kampinoskiej w obronie, w walce o wolność, o chęć, o pomoc dla walczącej Warszawy. Pewnie wam się wydaje to strasznie daleko, pamięć o własnych dziadkach czy pradziadkach. Ale pamiętajcie o tym, że to oni, gdy byli w waszym wieku, prawdopodobnie to oni tutaj właśnie w tej samej szkole przeżywali wspomnienia o powstańcach 1963 roku, po przeżycia z czasów ich dziadków czy ich pradziadków. Tak to już jest, że jesteśmy łańcuchem pokoleń. Jesteśmy łańcuchem, w ramach którego przekazujemy sobie i tradycje, ale wiedzę o sobie i marzenia o sobie, o naszym państwie. Te 150 lat, jeśli się przyłoży wasze nie takie długie jeszcze życie, to strasznie długo. Ale w życiu narodu 150 lat to może nie jedna chwila, ale to jest tylko parę pokoleń. Warto o tym pamiętać, żeby odczytać swoje miejsce w tym łańcuchu. Wy jesteście kolejnym łańcuchem, kolejnym ogniwem w łańcuchu polskich pokoleń, które już na szczęście nie muszą walczyć o wolność. Ale warto, żeby o tej walce o wolność pamiętały. Chciałem w związku z tym serdecznie podziękować pani dyrektor, a na pani ręce wszystkim dyrektorom, nauczycielom, władzom także lokalnym w tych wielu, wielu miejscach w całej Polsce, gdzie pamięć o powstaniu styczniowym istnieje, jest żywa, jest przeżywana głęboko, emocjonalnie, właśnie dzięki temu, że pamięta się o tym, że jest się tylko jednym z ogniw łańcucha polskich pokoleń. Bardzo serdecznie dziękuję za opiekę nad grobami powstańców w nieodległym Zaborowie Leśnym. Wiem, że dzisiaj ze względu na warunki zimowe nie można tam praktycznie dojechać, ale zdaje się, że pan dyrektor Misiak i pan minister Młotkiewicz tam dotrą samochodami terenowymi, aby zgodnie z polskim obyczajem i tam, w
tym odległym miejscu, w głębi Puszczy Kampinoskiej, zapalić światła na grobach powstańców 1863 roku. Na znak tego, że pamiętamy o nich, na znak tego, że jesteśmy im wdzięczni, na znak tego, że dzisiaj potrafimy ocenić, jak ważne jest dla społeczności lokalnych zakorzenienie w historii po to, aby lepiej przeżywać dzisiejszy dzień, dobry dzień dla Polski, dla Polaków, gdzie żyjemy we własnym państwie, niepodległym państwie, państwie ludzi wolnych, państwie rozwijającym się, państwie normalnym, ze swoimi kłopotami, ze swoimi problemami. Ale to jest nasze państwo, to samo państwo, o które walczyli i powstańcy 63 roku, i wasi pradziadkowie czy dziadkowie w czasie II wojny światowej. Jesteśmy temu państwu winni szacunek, ale także i miłość. I jesteśmy winni wiedzę o tym, skąd się to wszystko wzięło. A wzięło się między innymi i z trudu, i poświęceń, i krwi powstańczej. Patrzę na was i sobie myślę, że pewnie od czasu do czasu ktoś gdzieś tam stojąc przed tym grobem powstańczym sobie pomyśli, jak to wtedy było. Skąd ta nazwa? Dzieci Warszawy. To byli bardzo młodzi ludzie, trochę starsi od was, ale młodzi ludzie zagrożeni wzięciem do armii carskiej. Oni rzeczywiście w takich warunkach zimowych, tak strasznych, uciekali przed branką z myślą o walce o wolność ojczyzny. Ja zawsze sobie myślę, że czasami najważniejsze lekcje patriotyzmu to są właśnie takie, kiedy jest się w jakimś miejscu, które się wiąże z jakąś historią ważną dla nas wszystkich. Chciałem życzyć pani dyrektor, nauczycielom, dzieciom, żeby od czasu do czasu właśnie takie przeżycie zakorzenione w tym wydarzeniu, które miało miejsce tu, w tym miejscu, tu tylko i wyłącznie tutaj, żebyście mogli od czasu do czasu pomyśleć, że to jest cząstka wielkiej, pięknej, ciekawej tradycji narodowej, ale także cząstka wiedzy o Polsce i o nas samych. To są najlepsze lekcje patriotyzmu. To są najlepsze także lekcje postaw obywatelskich, przydatnych dzisiaj. Bo dzisiaj już nikt nie musi ginąć, nikt nie musi marznąć na tym mrozie. Możemy się uczyć, możemy pracować, ale trzeba to robić pamiętając i o tamtych dzieciach Warszawy. Dziękuję bardzo.